Hej, cześć, witajcie z tej strony Fun City, a dzisiaj zobaczymy, jak będzie wyglądało życie mieszkańców w City Skylines 2. Przed nami piękne przedmieścia, zobaczcie, jak to ładnie wygląda. A tutaj grupka Sebiksów. Co to za grupa Sebiksów? Halo, czy serio tak będą wyglądali ludzie w City Skylines? No ten gościu z przodu tak sobie idzie normalnie, a te co z tymi rękoma tutaj robią? Co to ma? Co wy z tymi rękami robita? Halo. Proszę się ogarnąć. Chyba, że to będzie zależało z jakiej pochodzą dzielnicy. Może ci z jakiejś pochodzą, nie wiem, z jakiejś biednej dzielnicy. Ciekawe, czy to tak będzie ogarnięte. Ogólnie ludzie są tak w tej grze zrobione mega dziwnie, bo sobie niektórzy chodzą tak normalnie, a niektórzy tak jakoś robotycznie. Jak tamta babka w tle. Mamy też, widzę, w końcu ludzi na motocyklach. Spoko, to mi się podoba. Ale te cienie tutaj, co też mogliśmy zauważyć na tej rozgrywce takiej przedpremierowej, to tamte cienie nie wyglądały zbyt fajnie, są strasznie poszarpane z tego co widać. Nawet ten znak tutaj na dole mamy dość mocno poszarpany, ale to może zależy od grafiki jakiejś ustawiona. No zobaczcie, jak tu jest Sebiksów, halo! Ej, ogarnijcie się. Ten dach w ogóle chodzi, co to jest? Fajnie, że mamy w końcu jakieś ścieżki, które są takie w miarę normalne, z kostki, a nie z samego betonu, bo to było mega dziwne, jak to wygląda. Tutaj widzę kadr z GTA 5, ładne zorza polarne, ładne budynki. Okej, mamy, widzę, pieski będą. Znaczy, były też w jedynce, ale takie, no, bardzo mało ich chodziło. A tu widzę, dużo, dużo więcej ich będzie. To jest też spoko, że sobie ludzie uciekają, gdy samochód jedzie, żeby szybciej przejść. Oczywiście ludzie mogą chorować, ulec wypadkom, popełnić przestępstwa, czyli w sumie to samo co w jedynce, oraz być jako bezdomni. Tak to wygląda, ale nie, spokojnie, to nie są bezdomni, raczej, bo bezdomni nie mają słuchawek, tak, chyba że to są jacyś tacy hipsterzy, to może być, ten chyba kopnął w kalendarz, i ten też w sumie. W ogóle są sobie, oni leżą na trawie w centrum miasta. To chyba nie jest jakieś mega fajne miejsce. Bardziej w parku, a nie przed jakimś budynkiem. Albo to są jakieś demonstracje. Głodówka może być w sumie. Ciekawe. To by było fajne, gdyby takie coś dodali do City Skylines. To było serio spoko. Mamy oczywiście poziom, jakie jest szczęście w mieście. Tak samo też było w jedynce. Możemy sobie sprawdzić bardziej szczegółowo mieszkańców, z czego są zadowoleni, a z czego mniej. To mi się podoba, że możemy sobie każdego osobno sprawdzić. Parki oczywiście też podkręcają trochę szczęście. Piękne autostrady, ja nie mogę się doczekać, jak będziemy takie ładne zjazdy łagodne robić. O matko, ale to jest fajne. Czemu tu jest jakiś komin w centrum miasta? Czyżby spalarnia ludzi? Podejrzane. Ale powiem wam, te budynki są bardzo ładne, ale to już wam mówiłem. Pojazdy również fajne, dużo bardziej realistyczne i szczegółowe. To też mi się podoba. To akurat mega też na plus, że tak to się prezentuje. Oczywiście musimy dbać o policję, o wszystkie służby, o internet, bo internet jest ważny, szczególnie 5G jest bardzo ważny w mieście. Budynki też są fajne i ja, moi drodzy, bardzo szanuję, że powiększyli te strefy, że są teraz na 6 kratek w głąb, dzięki czemu te budynki, te domy są bardziej szczegółowe szczególnie. Tam był jakiś zwykły domek i tyle. A tu mamy jakąś budę dla psa, jakąś chyba mini szklarnię, jakiś schowek, jakiś leżaczek. Fajnie to wygląda, serio. Tak dużo, dużo to lepiej wygląda. Też fajne jest to, że dzieci będą sobie mieszkały bardziej w takich przedmieściach, bo jest spokojniej, bezpieczniej, a studenci oraz single bardziej w centrum, żeby się mogli bardziej, wiecie, spotkać gdzieś tam ze znajomymi, gdzieś wyjść do jakiejś restauracji czy na jakąś zabawę, spoko. Widzę, że tutaj karetka prawie przejechała osobę, no można i tak. Zaraz będzie musiała przyjechać kolejna, no, tam się ogarni. Ale widzę, że te pojazdy znowu tak trochę na tych zakrętach skaczą. To nie jest zbyt fajne. Tak jak widzieliście wcześniej, będą również pieski. Ciekawe, czy też będą kotki oraz jakieś inne zwierzęta. Bardzo fajnie, że będzie takie coś a la Twitter,
gdzie możemy się dowiedzieć ciekawych rzeczy o swoim mieście. Czy są ludzie zadowoleni, czy nie są zadowoleni. No nawet możemy dać lajka, tak samo jak wy pod tym filmem, bardzo fajnie. Oczywiście będzie też ulubiony ptaszek, czyli chirper. I z tego naprawdę będziemy korzystali, bo możemy się dowiedzieć sporo ciekawych rzeczy o mieście. Czy wszystko jest w mieście dobrze, czy potrzebujemy coś jeszcze zbudować, czy czegoś brakuje. Zobaczcie w ogóle, jakie te budynki są mega realistyczne. Przypuśćmy tutaj ten budynek sportowy, bardzo fajne. Co te drzewa robią? To ma być wiatr, ale to jest sztuczne. Mam nadzieję, że to jeszcze ogarną, serio. Dobrze, moi drodzy, prezentuje się to całkiem, ale zobaczymy, jak będzie na premierę. Mam nadzieję, że trochę ogarną tych ludzi, bo póki co to nie jest dobrze.